Gdybyśmy sobie mieli zadać pytanie, czytając dzisiejszą Ewangelię, i gdybyśmy sobie pomyśleli, jakie ta dzisiejsza Ewangelia może postawić każdemu z nas pytanie, to chyba jednym z najważniejszych jest pytań, jakie rodzi się z dzisiejszej Ewangelii, jest takie: co Bóg dał mi za darmo? Na co ja sobie nie zapracowałem, co sobie nie uzbierałem, co nie jest odpowiedzią Boga na moje działanie, na moje wysiłki, na moje starania? O czym ja myślę w moim życiu wiary, że Pan Bóg mi to dał zupełnie bezinteresownie i za darmo? To chyba jest bardzo ważne pytanie w naszym życiu duchowym, bo często gdzieś tam podświadomie myślimy, że Bóg nam coś daje za coś. A o czym ja jestem w stanie naprawdę uwierzyć, że jest to zupełnie za darmo? Dzisiaj w Ewangelii spotykamy jawnogrzesznicę, czyli kogoś, kogo grzech jest publicznie znany i która jest znana z tego, że jest grzesznicą. Niekoniecznie to musi oznaczać, jak niekiedy się czyta w komentarzach, to, że ta kobieta była prostytutką, czy była kobietą cudzołożną. Ale na pewno była kimś, o kim myślano tylko w kategorii grzechu. Jeśli myślano o niej, to myślano w kategorii grzechu. Jej nawet nie ma imienia w dzisiejszej Ewangelii. Ona nawet nie jest znana z imienia. I mamy dzisiaj też Szymona Faryzeusza. Właśnie Faryzeusza, który jest znany z imienia. Każdy z nas chciałby być znany z imienia. I widzimy dzisiaj w Ewangelii coś bardzo pięknego. Jezus stawia Szymonowi pytanie: kto bardziej będzie kochał? I Szymon odpowie: ten, komu więcej darowano. Chciałbym się powiedzieć, że co jest miarą naszej miłości do Boga? Miarą naszej miłości do Boga jest chyba to odkrywanie, że to, co otrzymałem, otrzymałem za darmo. Dopóki myślę, że to jest za coś, dopóki ten obraz Boga we mnie jest, delikatnie mówiąc, nie do końca prawdziwy. Że Bóg coś robi mi za coś. Bóg coś daje mi za coś. Ten Bóg jest wtedy jeszcze bardzo Bogiem na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Jak mówił kiedyś jeden z ateistów, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i człowiek odzajemnił mu się tym samym. I dzisiaj trochę właśnie widzimy, faryzeusz Szymon to ten, który wierzy w to, że Pan Bóg wszystko, co czyni, czyni w odpowiedzi na jego działanie. I jest ta jawna grzesznica, która wierzy w jedno. Wierzy, że Bóg jej nie odrzuci. Wierzy, że Bóg jej nie odrzuci. I paradoksalnie to ona przynosi coś cennego, bo to jest przedziwne w tej dzisiejszej Ewangelii, że Szymon Jezusowi nie daje nic. Niby go zaprasza do siebie, ale nic mu z siebie nie daje. A jawna grzesznica niby nie jest u siebie, a widzimy wyraźnie, że przynosi olejek w alabastrowym flakonie. Przynosi pewnie coś ze swojej półki domowej, co ma najcenniejszego. Nie na darmo mówi się, że miarą miłości między dwojgiem ludzi, miarą przyjaźni między dwojgiem ludzi jest sekret, jest tajemnica, jaką są gotowi sobie powierzyć. Znaczy to, co są gotowi sobie dać za darmo. Szymon nic nie jest w stanie dać za darmo, ponieważ chyba nie odkrył, że wszystko, co ma od Boga, ma za darmo. A ta kobieta znana z grzechu przynosi to, co ma najcenniejszego, dlatego że wierzy, że Bóg się przy niej zatrzymał zupełnie bezinteresownie. I to jest jej zwycięstwo. I nasza wiara na tyle dojrzewa, na tyle wzrasta, na ile uwierzymy, że to, co otrzymujemy od Boga, to, że się Bóg przy nas zatrzymuje, to jest naprawdę za darmo.